Bo więc może troszkę wyjaśnię. W każdej historii sterujemy kilkoma postaciami też. To jest jak bardzo jak Sonic Adventure. Dlatego ja przynajmniej nazywam tą grę Sonic Adventure 3 praktycznie. Więc w historii Sonica sterujemy naszym ogólnie Team Sonic. Znanym nam bardzo dobrze, czyli Sonic, Tails i Knuckles. Ale też przy okazji sterujemy tutaj Soniciem z Elise, który jest, no, można powiedzieć, czwartą postacią tak trochę. Więc jest fajnie. Ta postać tak naprawdę, no to jest po prostu Sonic, tylko że ma tarczę taką i nie może używać swoich normalnych zdolności. To jest właściwie tyle. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, w historii Shadowa to oczywiście sterujemy Team Dark, czyli Rouge, Shadow, Omega i tak dalej. Znaczy i tak dalej, no to wszystkie wymieniłem. I w historii nowej postaci w tej grze, Silvera, sterujemy oczywiście Silverem, Blaze i Amy. Więc no. Jeszcze jest oczywiście Last Story, tak oczywiście samo jak w Sonic Adventure, Sonic Adventure 2 i Sonic Heroes. I w sumie Shadow the Hedgehog, ale dobra. Ale to już oczywiście... No Last Story jeszcze nie mówię, bo to... Za wcześnie jeszcze na to, w tym pierwszym odcinku. Który nie wiem, czy zobaczycie w sumie, bo i tak na razie tylko testuję. Jak to wszystko... Shit. Jak to wszystko mi wyjdzie. Jak nie będzie fajnie, to nie zobaczycie tego. Jak będzie fajnie, to... To zobaczycie to wtedy. Krótko mówiąc. Okej, okay. Walić was... Walić was wszystkich, tu. Nie narzekam szczerze na gameplay tego, chociaż przyznam, że w niektórych tych sekcjach chciałbym używać normalnego Sonika. Szkoda, że nie ma takiej opcji, że każdy poziom byśmy mogli grać jakąś inną postacią, że... Znaczy wiem, że to nie było w żadnej grze Sonika tak naprawdę, ale czasem żałuję, że nie ma takiej opcji wyboru postaci, jaką się chce sterować. Coś jak w grach Lego, można powiedzieć nawet. Po prostu, o, mamy wybór, że możemy sterować Sonikiem sobie, albo tutaj, powiedzmy, z Sonikiem z Elise. Chociaż z Sonikiem z Elise byłoby trudno, bo niektóre poziomy na pewno by nie dało się przejść nimi. Kto wie. Więc to było easy i w ogóle śmieszna rzecz. Możemy to nadal tutaj aktywować. Możemy spamować. I to jest, właśnie w dziwnej pozycji. Najpierw tu się zaczyna i po chwili się... poprawia się na to, żeby było fokusowane na Soniku. To jest śmieszne w sumie. Ale no, to było Dusty Desert. B. Are you kidding me? Przeszedłem ten poziom prawie perfekcyjnie. No, praktycznie perfekcyjnie przeszedłem ten poziom, wy mi B dajecie. Ta gra jest niesprawiedliwa. A to, oj, to jest niesprawiedliwe. Okej. Okay. Zakończony. O, Windows XP. I have no words to express how grateful I am for your help. You're hurt. It's nothing. Don't say that. I'm sorry. It's all my fault. Smile. Eggman mentioned the flames of disaster. Is that why he's after you? Yes. The name of the sun god our country honors is Solaris. It is told that Solaris's rage would destroy the world. His wrath comes in the form of the flames of disaster. 10 years ago, we almost faced the full force of his fury. I was a child then, so
I don't remember it very well. I lost my father then. And now that man is trying to cause the same disaster again. What can I do? Sonic! Sonic! Wait! I can't run that fast! Don't worry! Just raise your head and run! Feels great, doesn't it? Yes. I've never run so fast before. Nothing starts until you take action. If you have time to worry, then run! I've been looking for you. You're the Iblis Trigger. Your actions will condemn us all. Who are you? My name is Silver. For the future of the world, I will destroy you! No i znowu się Julia burzy. Zawsze muszę cytować Raymana 3. Iblis Trigger. Ale dobra, uratowaliśmy Elise, tam jakiś mieli moment ze sobą, że o, że Sonic był zraniony, że tam jakieś fajne mądrości Sonic dawał Elise. I mieliśmy wyjaśnienie trochę bardziej akcji, dlaczego Elise, Eggman jest za Elise. Nie. To nie może się dobrze skończyć. Już wolę od początku. Ogólnie, no dobra, więc bardziej się dowiedzieliśmy tego, co się dzieje w grze. Dlaczego Eggman jest za Elise. I ogólnie, i teraz nas atakuje Silver. Bo zepsuliśmy mu przyszłość. Znaczy nie do końca, ale dobra, to się dowiemy bardziej. Jak dalej gra będzie Silver. Silver? Długo ci to zajmuje, wiesz? Jest mi się to podoba. Where to jest żałośnie łatwa walka. Tylko właśnie problem jest taki, że jak Silver zapędzi w kąt, to już jest się w dupie. No i pokonaliśmy Silvera. Co chciałem jeszcze dopowiedzieć? Aha, w ogóle taka ciekawostka, którą też nie powiedziałem Shadow the Hedgehog, bo jeszcze wtedy nie wiedziałem o tym, że coś takiego jest. Ale reżyser Sonic the Movie, Jeff Fowler, pracował nad grami Sonica. Właśnie nad Sonic 06 i Shadow the Hedgehog. Był odpowiedzialny za... bodajże był reżyserem też, albo pomagał przy reżyserowaniu CGI w tych grach. Znaczy, to poprzednie CGI, jakie było, nie było dobre. Okej, tu się zgodzę, ale większość CGI w tej grze wygląda zarąbiście. Więc no, to taka rzecz fajna. I dostałem S! For once. Fajnie. I guess. I medalion dostajemy. Medalion ogólnie dostajemy za parę rzeczy. Za ukończenie misji, to oczywiste. Za dostanie rangi S i za zebranie wszystkich medalionów. Te medaliony możecie sobie porównać do... jak w najnowszych grach Sonicach jest... czerwone pierścienie? Te z gwiazdką? To właśnie coś w tym stylu. I odblokowaliśmy epizod Silvera. Który technicznie rzecz biorąc powinniśmy grać pierwszy. Bo tak naprawdę jego wydarzenia zaczynają się pierwsze, można by tak powiedzieć, ale tam dobra, nieważne. Ta gra jest skomplikowana ze swoim timeline'em, nie będę się nawet próbował tutaj coś tutaj robić z tym. Hej! Uff. Is this a joke? How could someone like you cause the destruction of our world? What do you mean? It doesn't matter.
For the sake of the future, the Iblis trigger must be destroyed. Ah! Elise? Wait! Ha! Don't you dare turn your back on me! It's time I finally put an end to this! Stop! Amy? Get out of my way, Amy. This is my mission. Absolutely not! Thanks, Amy. I appreciate it. Leave it to me! Jeśli mam być szczery, tak kompletnie, to jak bardzo lubię, znaczy lubię, no, dosyć polubiłem, można tak powiedzieć, modele z O6, tak Amy po prostu cholernie nie lubi, jeśli chodzi o jej model. Nie wiem, co jest w tym modelu, ale po prostu strasznie go nie lubię. Jakoś mi się tak nie podoba strasznie. Więc chyba jeszcze jeden poziom zrobimy i można, to jest content na dwa odcinki, zakładam. Gdzie mam iść teraz? A, tak, do New City teraz możemy iść i teraz najłatwiejsza misja w całej tej grze. Who is the captain? I tak naprawdę w tej misji to tylko trzeba spamować dwa przyciski. No, nie wiem, chyba rekord świata w tej misji to jest chyba 2 sekundy, czy coś w tym stylu, albo 3, nie wiem, nie pamiętam. Ale no, to jest najłatwiejsza misja w tej grze. No, to jest ciekawe, bardzo ciekawe. Ogólnie większość misji można... Spoko. Ogólnie to właśnie parę misji można zrobić w cholerę prostych, przez to jak działa mechanika gry, na przykład jedna misja Silvera można kompletnie ją tak naprawdę ominąć, bo basically chodzi o to, że trzeba tam kogoś ratować, ale jak się ratować i nie pozwolić się, żeby ta osoba została obrywana przez, żeby jej się obrywało przez roboty Eggmana, więc po prostu trzeba odejść bardzo daleko, żeby te roboty się zdespawnowały i ta osoba dalej sobie idzie do miejsca, do którego ma iść, więc no, to jest ciekawe. Nic nie mamy nowego do kupienia. I możemy chyba iść do Knucklesa. Yo. To jest coś tam i jeśli nie masz tutaj jakiejś sprawy, odwal się, basically. To powiedział. Okej, spadaj. Oh no! Oh no, kurde. Złapali mnie. Nie, dobra, no nie łapią oczywiście, tylko to jest taka misja fajna. Warehouse. Więc to jest warehouse, to naprawdę. Nigdy jakoś tego nie sprawdziłem. Ale po prostu wiem, ale nie pamiętam, co to było. Dobra, moje najbardziej nieulubione misje, czyli po prostu w których atakujemy wszystko i wszystko nas atakuje. Czyli taki Battle Royale w sumie, tylko że z robotami, a nie z innymi graczami. Znaczy one się, te roboty tak... Nie cały czas, znaczy spawnują się po kolei, a nie... Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Spawnują się dopiero wtedy, jak się robota zniszczy. Później jeszcze są takie roboty, które niszczą całą hordę tych robotów i ja je najbardziej lubię. No to przyznam wtedy, że jest przyjemne, że się po prostu rozwali jednego robota... Aha, nie mam jeszcze Bounce Bracelet! Rozwali się jednego robota i po prostu to wszystkie się rozwalają, to jest wtedy fajne. Ale jak muszę rozwalać wszystkie pojedynczo... Nie, to nie jest fajne. To zdecydowanie jest ostatnia rzecz, którą mógłbym nazwać fajne. Where are you? Cyk. Cyk. Easy. I tyle. Are you kidding? No sweat.
Nie cierpię po prostu punktowego oceniania. Nie cierpię go. Okej, yo! Knuckles. I saw Eggman on the outskirts of the city. He wanted me to give this to you. Sonic the Hedgehog. If you want me to return the princess, you must give me your Chaos Emerald. Meet me at my base in White Acropolis. Huh. He's pretty cocky. It's most definitely a trap. I don't think Eggman will honor his agreement. I'm going. Sonic? Since Eggman went to the trouble of telling me where Elise is, I think I should thank him personally. Hey, Sonic, 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 Sonic. Ale niestety na White Acropolis nie mamy już dzisiaj czasu, więc jakby to powiedzieć, niech się ten loading skończy. Jakby to powiedzieć, o, teraz cały Team Sonic mamy. Więc to chyba było na tyle w tym odcinku. Jeśli zobaczycie, to fajnie go, jeśli nie zobaczycie, to trochę niefajnie. Ale to w zasadzie jest tyle, więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!